Cześć, witam Was, nazywam się Jakub Wilczek, a podczas dzisiejszego nagrania pokażę Wam, jak uzyskać tego typu zdjęcie przy użyciu smartfona oraz kolorowego kartonowego tła. Na wstępie jednakże chciałbym podziękować piekarni Montag za przekazanie wspaniałych wypieków do sesji zdjęciowych, które następnie zwieńczają nagrane materiały o fotografii kulinarnej. No dobra, przechodząc do samej sesji. By wykonać tego typu sesję, wystarczy, iż zawiesicie na ścianie lub na dowolnym uchwycie kolorowy karton i wykorzystacie padające przez okno światło. Z mojego opisu wydawałoby się, że wykonanie takiej sesji jest banalnie proste, jednakże podczas realizacji zauważycie sami, że takie do końca nie jest. Dlaczego? Dlatego, że zanim wykonacie tego typu sesję, musicie nauczyć się, jak odpowiednio manipulować światłem lub poznać grę światła i cieni, jakie zachodzą w trakcie dnia w Waszych mieszkaniach czy też lokalach. Chodzi tu o przemieszczanie się promieni słonecznych w zależności od pory dnia oraz od kąta, pod jakim wpadają do lokalu. Jak widzicie na zamieszczonym obecnie zdjęciu, karton ustawiony był bokiem do okna. Pamiętajcie jednak, że światło nie będzie oświetlać kartonu tak samo niezależnie od pory dnia. Moje okna akurat wypadają na południowy wschód, więc tego światła mam dość sporo zarówno rano, jak i po południu. Nie zmienia to jednak faktu, że sam musiałem wyczekać odpowiedni moment, by wykonać akurat to zdjęcie. Co to znaczy? A mianowicie to, że musiałem poczekać, aż światło ustawi się mniej więcej pod kątem płaskim względem tła, z odchyleniem do 10 stopni w każdą stronę w zależności od efektu, jaki bym chciał osiągnąć. W moim przypadku nie czekałem, aż słońce wyrówna się w linii prostej z kartonem. Zdjęcie wykonałem troszeczkę wcześniej, by osiągnąć lekką trójwymiarowość zdjęcia, czyli zachować dość mocno widoczne cienie na dłoni oraz na lewej stronie croissanta. Gdybym zdjęcie wykonał jeszcze wcześniej, zarówno produkt, a co najważniejsze karton, byłyby dość ciemne i mało atrakcyjne dla oka, o co oczywiście nam nie chodzi. No dobrze, a co by było, gdybym zdjęcie akurat wykonał troszeczkę później, czyli o te 10 stopni więcej? Wówczas dłoń i front croissanta byłyby mocniej oświetlone, a co za tym idzie, produkt mógłby zacząć się robić troszeczkę płaski, z uwagi na wspomnianą utratę cieni. Dzięki zachowanym natomiast cieniom warstwy croissanta są mocno zaznaczone, a sam produkt wydaje się bardziej trójwymiarowy. Pamiętajcie również, że jeżeli do mieszkania wpada Wam bardzo mocne światło, wręcz ostre, to warto je trochę rozproszyć np. dyfuzorem z blendy lub zastosować rozwiązanie stricte domowe, czyli tak jak ja, wykorzystując mleczną firankę. Uwierzcie mi, efekt jest bardzo podobny. Dobrze, jeżeli mamy już odpowiedni moment, w którym możemy wykonać zdjęcie, to musimy właściwie ustawić aparat lub telefon. Ja, jak wspominałem, zdjęcie wykonałem specjalnie telefonem, by pokazać Wam, iż efekt może być równie zadowalający jak ten uzyskany przy pomocy aparatu. Nie zmienia to jednak faktu, że tryb automatyczny w telefonie może nas mocno rozczarować. Dlaczego? Dlatego, że tryb automatyczny usilnie będzie chciał rozjaśnić cały kadr, starając się usunąć jak największą liczbę cieni ze zdjęcia. Tło wówczas wyjdzie blade i nieatrakcyjne, tak samo croissant. Dlatego też użyłem trybu profesjonalnego, blokując ustawienie ISO, odpowiedzialnego za jakość zdjęcia na 50, czyli na najniższe możliwe ustawienie. Do tego ustawiłem czas migawki na prędkość 1/200 sekundy, co oczywiście uzależnione było ilością światła w pomieszczeniu oraz wysoką jakością zdjęcia. Pamiętajcie, by czas migawki nie był za niski, bo wówczas zdjęcie może się poruszyć z uwagi chociażby na drganie ręki. Balans bieli również musiałem dostosować, ponieważ z uwagi na kąt padania światła telefon znacznie zaniżył temperaturę barwową w pomieszczeniu. Ja ustawiłem balans bieli na około 6000 kelwinów. Pewnie zauważyliście również, że zdjęcie wykonane jest na pewnym zbliżeniu, a mianowicie na zbliżeniu 2,3. Dlaczego? Dlatego, bym nie musiał oglądać zbędnego tła na zdjęciu i by sam produkt wyglądał jak najbardziej naturalnie. Jeżeli nie dokonacie zbliżenia, a przybliżycie się zbytnio do fotografowanego produktu, zacznie on się odkształcać i wyglądać nienaturalnie pod względem wielkości. Proponuję, byście przetestowali, jak to wygląda w naturze, czyli w domu. Wykonajcie zdjęcie z zoomem, a następnie spróbujcie osiągnąć ten sam efekt, zbliżając się z telefonem do fotografowanego obiektu bez zoomowania. Uwierzcie mi, nie uzyskacie takiego samego efektu. Dobrze, przejdźmy do samego fotografowania. Na załączonym filmie widzicie, jak wielokrotnie naciskam guzik do wykonywania zdjęć. Jest to oczywiście spowodowane faktem, iż chciałem uchwycić parę momentów, jak rozlewa się miód po croissancie oraz po dłoni. Czym macie więcej zdjęć, tym łatwiej później wybrać najlepszy moment, a w niektórych przypadkach nawet skleić 2 zdjęcia lub 3 w jedno. Ja z doświadczenia mogę Wam również powiedzieć, że zawsze warto jest wykonać parę ujęć, nawet gdy pracujecie z nieruchomym obiektem. Pamiętajcie, że ręce, które trzymają akurat telefon, również się trzęsą, a migawka w telefonie potrafi zadziałać czasami szybciej lub wolniej. Sesja zakończona. Teraz mała poprawka w apkach i mamy gotowe zdjęcie do promowania się w mediach społecznościowych. Pamiętajcie, że macie możliwość poprawy wyglądu wykonanego zdjęcia przy wykorzystaniu opcji edycji w Waszych galeriach. Taka mała ikonka na dole edycji pod zdjęciem. Niestety nie da ona takich rezultatów jak dodatkowe apki do edycji zdjęć, które możecie ściągnąć ze sklepu Playa czy apki iOS-a. A co do wykorzystania dodatkowych aplikacji, pracy ze światłem i pomysłami na sesję z Waszymi produktami, to zapraszam Was oczywiście do zapoznania się z zakładką Kursy na mojej stronie internetowej. Znajdziecie tam ofertę kursów spersonalizowanych bezpośrednio pod Was i pod miejsce, w którym na co dzień macie zamiar wykonywać zdjęcia. Ze swojej strony doradzę oraz powiem, jak odpowiednio wykorzystać warunki oświetleniowe, jakie posiadacie w lokalu oraz sprzęt fotograficzny, jakim dysponujecie, niezależnie czy to będzie telefon czy aparat. Do tego też omówię, jak właściwie obrobić wykonane zdjęcia, by przyciągały oczy Waszych klientów. Niebawem również pojawią się stosowne odpowiedniki kursów w wersji online, również te, które zdradzają, jak fotografować produkty z użyciem światła sztucznego, co będzie niezwykle ważne w okresie jesiennym czy też zimowym. To tyle na dzisiaj. Cześć i do zobaczenia.